Przechodnie z warszawskich ulic uwielbiają podziwiać sztukę. A zwłaszcza, gdy jest to wysokiej klasy sztuka budowlana. Ta niecodzienna operacja wymagała mistrzowskiej precyzji i wiedzy o konstrukcji jednego z najważniejszych elementów każdego budynku – drzwi frontowych. Tym razem i budynek, i drzwi są wyjątkowe. Ta konstrukcja waży 2,5 tony, jednak po zamontowaniu drzwi będą otwierać się lekko dzięki specjalnym mechanizmom zawiasów i bardzo precyzyjnemu ustawieniu skrzydeł. Operacja jest trudna, bo każdy z elementów jest dziełem sztuki. Włoska ekipa montowała w warszawskim kościele jezuitów drzwi, które są pomnikiem 400 lat działalności zakonu w Polsce. Drzwi do kościoła mają zapraszać wiernych do wejścia do tego sanktuarium, a więc na tych drzwiach zobaczymy dwóch aniołów, którzy zapraszają i niejako pomagają otworzyć ludziom wchodzącym do sanktuarium te drzwi. Natomiast na szczycie tych drzwi znajduje się płaskorzeźba Maryi, która jest patronką tego miejsca. Autorem projektu jest uznany w świecie artysta Igor Mitoraj. Jego rzeźby zdobią reprezentacyjne place w wielu miastach Europy. Traktuję to oczywiście jako trochę architektury, nie jako drzwi, bo to są nie są drzwi tradycjonalne z takimi małymi panelami. To są drzwi, jest jednolita płaszczyzna i wygląda to jak rzeźba. Dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Staraków prace słynnego rzeźbiarza zdobią wejścia do kolejnych warszawskich nieruchomości. Grande Toscano, Wielki Toskańczyk, jest kopią pomników już stojących w Mediolanie i Paryżu. W Warszawie zdobi plac przed nowoczesnym biurowcem przy ulicy Bobrowieckiej. Pierwszą rzeźbą artysty w stolicy jest słynny ikar oddający ducha igrzysk przed Centrum Olimpijskim. Sztuka tej klasy dodaje stołecznym nieruchomościom wyjątkowego blasku, a Warszawa staje się piękniejsza w ich artystycznym świetle.